odcinku pokażę sposób łączenia przodu i tyłu za pomocą igły, tak żeby ściek był niewidoczny i ramię swetra ładnie się układało. Nie zakańczam ani przodu, ani tyłu. Zostawiam niezakończone oczka na drucie i pierwsze oczko, które mam na drucie, łączę nitką, wbijając się od góry w oczko dolne i od dołu w oczko górne. I przeciągam. Już to mam zrobione, przeciągnięte. Czyli pierwsze oczka są już połączone raz nitką. I teraz to połączone częściowo oczko wbijam się od góry i w oczko na drucie od dołu. Oczko z drutu ściągam i nitkę przeciągam. Teraz idę do góry. To oczko częściowo, które już miałam połączone, wbijam się od góry i w oczko z drutu od dołu i przeciągam. Oczko z drutu schodzi. To samo dalej. Wbijam się od góry w to oczko, które przed chwilą z drutu zeszło i od dołu oczko z drutu i przeciągam. Wbijam się tutaj od góry, od dołu i przeciągam. Ramię wygląda tak po zszyciu, a na lewej stronie tak. Przód i tył, boki możemy połączyć bez igły za pomocą szydełka, wykorzystując do tego oczka brzegowe. Oczka brzegowe robione w ten sposób, że zawsze w ostatnie oczko przerabiane jest na prawo, a pierwsze oczko jest nieprzerabiane. Trzeba dobrze spiąć przód z tyłem, boki, tak żeby się zgadzała ilość od rzędów. I w tym miejscu, gdzie chcemy już zacząć zszywać, na przykład od tego miejsca, będziemy chwytać. Pierwszy sposób, taki mniej ścisły, łatwiejszy, chwytanie za przednią nitkę oczka brzegowego. Pokażę, jak to się robi i jak to wygląda z tyłu. Wbijam się w oczko, przednią nitkę oczka brzegowego i tu też przednią i przewlekam. Teraz wbijam się z prawej strony i przewlekam. Teraz wbijam się z lewej strony i przewlekam. Raz z prawej, pierwszą nitkę, raz z lewej. I tak cały czas. W ten sposób to łączenie nie jest takie bardzo ścisłe. Jak mocno pociągniemy, to zobaczymy, że tutaj troszkę ono jest, te nitki są troszkę mniej ściągają niż tutaj. Tak wygląda to na lewej stronie. Więc drugi sposób jest to podobny sposób, tylko zamiast za przednią nitkę będziemy chwytali za tylnią nitkę od tego oczka brzegowego. Jeżeli komuś ktoś luźny sweter, nie potrzebuje tego ścisłego połączenia
to tym łatwiejszym możemy to zrobić. Jest on płaski. Teraz pokażę drugi sposób. Wbijam się za oczko brzegowe, ale chwytam nitkę tylną. Wbijam się za oczko brzegowe, ale chwytam nitkę tylną i przewlekam. Wbijam się za oczko brzegowe, ale zamiast przedniej chwytam tylną i wtedy to łączenie jest takie ściślejsze. Zaraz pokażę, jak wygląda na lewej stronie. Jak to wygląda tutaj, żeby nie zgubić tego oczka, bo jak dojdę aż do rękawu, to oczko mogę wykorzystać jako oczko rękawa. To łączenie wygląda w ten sposób. Po lewej stronie jest dosyć płaskie. A tak wygląda po prawej stronie. Tak wyglądają brzegi połączone luźniej za przednią nitkę oczka brzegowego. Jest to troszkę mniej ścisłe. Tak wygląda ten z prawej strony to zszycie. Tak, z lewej. Tak wygląda to połączenie zrobione tym ściślejszym sposobem za tylnią nitkę oczka brzegowego. Prawa strona. Tak wygląda lewa strona. Jest to dosyć mocno, ściśle połączone brzegi.